W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, bardzo serdecznie witam Was w sobotę 19 sierpnia. Witam serdecznie i pozdrawiam z parafii z Nowego Sącza. Boże Słowo, które chce nas dzisiaj prowadzić przez cały dzień, od początku aż do końca, jest zapisane w Starym i w Nowym Testamencie. Ta książeczka z Biblią na co dzień chce, abyśmy te teksty mogli również dzisiaj zapisać w naszych sercach, a przede wszystkim być ich wykonawcami. W księdze proroka Jeremiasza w 12 rozdziale, 3 wierszu tak czytamy. Panie, Ty znasz mnie, widzisz mnie, zbadałeś, że moje serce jest przy Tobie. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale, 15 wierszu tak pisze. Trwając zaś w prawdziwej miłości, wzrastajmy pod każdym względem ku temu, który jest głową, Chrystusem. Drodzy, nie może być inaczej, jak tylko to, że Bóg nas zna. Nie może być inaczej, bo On jest naszym Stwórcą. On wielokrotnie to podkreślał, również czytając Boże Słowo, natykamy się na takie miejsca, gdzie Bóg jednoznacznie mówi nam, że nas zna, że każdego z nas stworzył, każdemu z nas dał życie. I dzisiaj możemy również za prorokiem powiedzieć: Panie, Ty znasz mnie, widzisz mnie, zbadałeś, że moje serce jest przy Tobie. Czy nasze serce jest przy naszym Stwórcy? Czy nasze serce każdego dnia jest tak ochocze do tego, aby być blisko Boga? To pytanie stawia nam dzisiaj ten tekst. Ten tekst, który również odnajdujemy w Nowym Testamencie u apostoła Pawła, który pisze o miłości. Trwając zaś w prawdziwej miłości, wzrastajmy pod każdym względem ku temu, który jest głową, Chrystusem. Miłość to takie uczucie, które, jeśli jest prawdziwe, to potrafi odnaleźć, poznać, zrozumieć. I w tym wypadku, kiedy prawdziwie kochamy naszego Stwórcę, to Bóg może nas badać. Może patrzeć na nasze serce, a my będziemy spokojni, że to nasze serce jest zwrócone ku Niemu. Chrystus oddał za nas swoje życie z miłości, abyśmy każdego kochali właśnie taką miłością, a przez to byli blisko Niego, bo On jest naszym Stwórcą, tym, który daje nam życie. Życie, które jest wieczne. Życie, które zostało poświęcone właśnie z miłości. I Bóg wymaga od nas tego, abyśmy również Jego kochali, Jego poznawali w miłości. Drodzy, życzę Wam, aby Wasze serca były przepełnione tą Bożą miłością, tym uczuciem, które daje nam sam Chrystus. A wtedy będziemy pewni, że Bóg jest z nami, że nas prowadzi i strzeże każdego dnia. Błogosławieństwa na ten cały dzisiejszy dzień. Amen.